Jak Państwo myślą, gdzie właśnie jesteśmy? Rozejrzyjmy się. Jakieś walce, walce parowe, różne inne urządzenia. No. Dobrze kombinujecie. To jest Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Jest takie muzeum w Polsce i ono jest zarządzane i organizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tak właśnie, więc te pieniądze, które płacimy w akcyzie, idą między innymi na to. I zaraz zobaczymy, czy warto. Muzeum jest za darmo. Można tu wchodzić za darmo, więc to jest duży plus. I na niektóre eksponaty też można wchodzić. I sobie można kręcić kierownicą, na przykład walca. Ale na te, co nie mają tabliczki, że nie wchodzić. A na razie wszystkie mają tabliczkę, że nie wchodzić. Więc trochę się pokręcimy i pokażemy Państwu. Poszczególne warstwy asfaltu. Można sobie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. A tutaj nawierzchnia z betonu asfaltowego. Widzicie? Czymś to się różni? Czymś na pewno. Tutaj walec ciągniony, można było to podczepić do konia. A tu walec konny żeliwny. Wpadlibyście na to, że można koniem robić asfalt? A no można, jak widać. Oczywiście, jak już wspominaliśmy, jest to muzeum, więc to są maszyny, które zapewne nie są już używane w praktyce, tylko były po prostu kiedyś. Tu na przykład mamy ścinarkę do poboczy. A co to ścina? Trawę czy co? Może trawę. A tu mamy co? Walec. Kolejny walec. Te wszystkie walce są do siebie właściwie podobne z naszej perspektywy. Jednakże no, na pewno czymś się bardzo różnią. Ale też nie chcemy Was tutaj przynudzać i opowiadać o wszystkich, bo raz, że też nie mamy stosownej wiedzy i musielibyśmy ją posiąść. A dwa, że jak wszystko Wam powiemy, to tu nie przyjedziecie, a my byśmy chcieli, żebyście tutaj jednak przyjechali. Szczególnie, że za darmo. Warto. A tak wygląda urządzenie do malowania pasów, które zaprzęgano do żuka. Bo na początku malowano je za pomocą szablonów, ale uznano, że taka praca jest za mało wydajna i potem robiono to w sumie tak jak chyba współcześnie się robi, nie? Że jedzie samochód i tak sobie jakby tryska i zostawia ten pas. Tylko trzeba to jakoś tak zrobić, żeby było równo. To jest dla nas niewiarygodne, że te pasy są przecież bardzo równe. A tu kostka sześciokątna. Człowiek nie zdawał sobie sprawy, że w ogóle jest tyle rodzajów nawierzchni. Niby się wydaje, że to zawsze asfalt, a to jednak nie jest takie proste. Ciociu, a mam pytanie, a co to za eksponat? Współczesny. Do pielęgnowania zieleni przy drogach. Tak, i tutejszym muzeum też, bo jeszcze nie mają robota. A to wygląda jak traktor do koszenia trawy. O, i tak w sumie jest, kosiarka do trawy na wysięgniku. Marki Ursus. A tam w tle parowy walec. To jest dopiero eksponat. Dlatego pewnie stoi w takim istotnym miejscu na samym początku. Tutaj taka porada, jeśli przypadkiem tutaj przyjdziecie i się zdarzy, że nie jesteście operatorem walca parowego i nie wiecie, do czego służą te wszystkie wajchy, to ich nie ruszajcie. Ciociu, a tutaj co to za pojazd? Czy masz może uprawnienia do kierowania tym pojazdem? Maszynica. A masz na niego prawo jazdy, czy jeszcze akurat nie? Myślę, że się znajdzie. Bo ciocia Basia ma prawo jazdy na wszystko, jak jeszcze nie wiecie. Tak. Ciocia Basia może jeździć wszystkim. No jeszcze na tramwaj nie ma, ale mówi, że to kwestia czasu. Ale w ogóle musimy przyznać, że wszystkie te zabytki są bardzo tak zadbane, odrestaurowane i widać, że ktoś naprawdę o to dba, że jest tutaj porządek. Zupełnie jak na polskich drogach obecnie. Cała kasa, którą wpłacamy. Ale w ogóle chcemy zdementować przy okazji, że wszyscy narzekają na polskie drogi, a my uważamy, że polskie drogi są bardzo dobre. I tutaj na wschodzie Polski też właściwie były pojedyncze jakieś miejsca, gdzie była jakaś zła nawierzchnia, a tak wszędzie była bardzo dobra. Więc jak ktoś mówi, że są złe drogi, to znaczy, że dawno po prostu nie jeździł. A tutaj specjalnie dla Was jest też wersja z konikami, które ciągną walec. I co? Teraz już nabiera to kształtu? Pasuje? A tutaj zobaczcie, z takich po prostu kijaków, bo to inaczej się nazwać nie da. Też się da zrobić nawierzchnię. Tu jest mapa całej ekspozycji, a to, co jest nad nami, to jest tak zwany most Bejla. Za chwilę tam wejdziemy też. Niestety budynek główny jest zamknięty, ale możemy Państwu pokazać z lotu ptaka, jak wyglądają te wszystkie eksponaty. Ułożone są one w kształcie takiego jakby ślimaka dookoła tego mostu. I to samo tutaj po drugiej stronie. Ktoś tutaj naprawdę sporo energii przyłożył, żeby takie
muzeum zrobić. Musimy przyznać, że mimo, że jest to za nasze pieniądze, to, że uważamy, że one zostały dobrze wydane. Ciociu, telewidzowie są ciekawi, czy twoim zdaniem warto tutaj przyjeżdżać, czy raczej nie? Warto, nie? Bardziej, że za darmo. Że za darmo. Nie, no całkiem oryginalne miejsce. Myślę, że jeżeli wam jest po drodze, a to jest w sumie, właściwie nie wiem koło czego to jest, bo to jest 70 km od Rzeszowa, ale myślę, że warto to wykręcić, bo to jest chyba jedyne takie muzeum w Polsce, więc no nie macie innego wyjścia. A my lecimy dalej, lecimy teraz w stronę Kielc i tam też coś państwu pokażemy.